Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości polskiej. Pan Marcin Iwiński. Jak to jest odbierać order z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej? No, niesamowita sprawa i wielkie zaskoczenie, bo jak to my ludzie od gier odbieramy tutaj nagle jakieś ordery. Strasznie niepoważne, nie? Taki biznes. Tak. Nawet na tą okazję specjalnie przywdzieliśmy garnitury, ale trzeba było je odkurzyć, wyjąć z szafy, bo rzadko nam się to zdarza. Ale to jest chyba znak czasów, prawda, że się zmienia wszystko. Jest to sprawa niesamowita i ja się cieszę, że w Polsce można dostać order za gry komputerowe. Znaczy, to jest niesamowita radość. Myślę, że moi nauczyciele z liceum na przykład mogą być ze mnie w tej chwili bardzo dumni, bo w niektórych przedmiotach nie szło mi najlepiej, szczególnie, że z moim wspólnikiem Michałem, który też order otrzymał. Pan Michał Kiciński. Żeśmy się razem urywali z lekcji, żeby pograć gry, czyli drodzy nauczyciele, myślę, że naprawdę było warto przepuścić nas z klasy do klasy, znaczy się. Zaczynaliście na giełdzie komputerowej? Tak. Żeby zostać graczem, wystarczy 1,5 miliona złotych. Tyle właśnie kosztuje najtańszy komputer Atari. Oczywiście chodzi o ceny przed denominacją złotego. Tak wyglądały pionierskie czasy polskiego rynku gier komputerowych. Wspomnienia super, bo giełda... Ja zaczynałem na giełdzie jeszcze jako nastolatek, jako dzieciak. Dostałem w wieku tam małych nastu lat ZX Spectrum od taty i tam się wymieniałem programami. To był taki fan klub, tak? Spotkania fanatyków. Polska była dość odcięta. Nie mieliśmy żadnych pism komputerowych, sklepów komputerowych. Przykłady najnowszych bułgarskich osiągnięć w produkcji komputerów obejrzeć można w otwartej w Sofii wystawie pod nazwą Systemy Oprogramowania 88. Więc na tą giełdę zawsze się zdarzało, że ktoś coś przywoził, a to nowe pisemko, a to nowe jakieś gry. Jest rok 2010. Władcy odległej planety chcą zniszczyć Ziemię. Tylko ty możesz ich powstrzymać. Tak lub podobnie może zaczynać się jedna z kilku tysięcy gier komputerowych dostępnych na polskim rynku. Po prostu to była taka radość, ja nie mogłem się doczekać weekendu. Nic przyjemniejszego, zarabiać pieniądze, mogąc jeszcze grać cały dzień. Znaczy, to, że tak powiem, to była główna motywacja, no bo przecież mieliśmy dostęp do nowości. Należy jednak pamiętać, że niektórzy psychologowie twierdzą, że poświęcanie grom zbyt wiele czasu hamuje rozwój osobowości i intelektu. Ściągaliśmy te gry, graliśmy w nie, wiedzieliśmy, co jest fajne, co jest niefajne. No, przy okazji to były całkiem fajne pieniądze dla młodych ludzi. Jeszcze do tej pory pamiętam, Michał po giełdzie w niedzielę wieczorem przychodził do mnie do domu. Miał pieniądze z utargu, no i było... Jedno dla ciebie, jedno dla mnie, jedno na zakup towaru. No, to były naprawdę piękne czasy. Bardzo się to skomplikowało, jak założyliśmy firmę, no ale tak trzeba. Tylko dzięki temu można dostać potem order. Nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Pierwszy wiedźmin ile kosztował? No ponad 20 milionów złotych. 20 milionów. Rozumiem, że to nie jest tak, że pan wyjął z kieszeni te... Żeśmy na początku otworzyli działalność dystrybucyjną, a ściągaliśmy te gry. Naszym marzeniem zawsze było zrobienie gry, natomiast byliśmy realistami i stwierdziliśmy, no moment, nie mamy szans zrobić gry, jeśli nie będziemy mieli kapitału. Bo ten kapitał na początku to było, nie wiem, $2000, tak? A myśmy to potem pomnażali, osiągnęliśmy sukces, byliśmy numerem jeden na rynku dystrybucji gier i potem całe pieniądze wsadziliśmy w development. Byliśmy parę razy trzy ćwierci od śmierci, bo development, szczególnie duży, to taka maszyna, która co miesiąc po prostu zjada konkretną ilość pieniędzy, tak? A efekt jest widoczny dopiero po latach. Światełko gdzieś w tunelu daleko. Tak. Te 20 milionów nie jest składane w ciągu jednego miesiąca, tak? To jest inwestycja w przypadku Wiedźmina pierwszego, to było 5 lat. I wiadomo, że na końcu te wydatki były największe, no bo wtedy jest najwięcej osób na pokładzie, jest największe spalanie tej gotówki. Jakby się nie udało za pierwszym razem, to mam nadzieję, żebyśmy odzyskali część zasobów i mogli zainwestować w drugą część, co zresztą żeśmy zrobili, tylko tutaj akurat po dość dużym sukcesie. Druga
część gry o Wiedźminie sprzedała się w ponad 2 milionach egzemplarzy. Zebrała setki nagród i uznanie graczy na całym świecie. Tygodnik Polityka umieścił Wiedźmina wśród najważniejszych postaci 2011 roku. I to w jakim towarzystwie? A dlaczego Wiedźmin? Dlaczego Wiedźmin? Bo zawsze byliśmy totalnymi fanami Wiedźmina. Ja do tej pory pamiętam, jak w liceum przeczytałem pierwsze opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego w fantastyce. Oczywiście my nie mieliśmy takich ambicji, w sensie nawet nam to nie przyszło do głowy, że moglibyśmy robić grę na podstawie Wiedźmina, ale akurat tak się złożyło, że była na to szansa. No więc szybko podpisaliśmy umowę i zabraliśmy się do roboty. Easy girl. Ile osób pracuje nad taką grą jak Wiedźmin? W tej chwili jest to ponad 100 osób. Ponad 100 osób? Tak, ponad 100 osób. No to kombinat. Kombinat artystów i profesjonalistów. No. Fajny kombinat. Programiści zarówno gameplaya, czyli samej rozgrywki, jak i silnika. Potem mamy wszystkich animatorów. Mamy designerów, mamy projektantów questów, czyli tych wszystkich przygód, które spotykamy w grze. Mamy potem całą fazę produkcji, mamy produkcję wersji międzynarodowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę duża, skomplikowana machineria. CD Projekt jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie. Jak widać, od maja 2010 roku akcje spółki, mimo kryzysu, mają się całkiem dobrze. Słyszałem, że zrobił sobie pan długi urlop. Tak. To było moje marzenie. Wyjechałem na 8 miesięcy. Uczyć się języka chińskiego. O, dlaczego chińskiego? A, bo jakoś tak wyszło. Lubię się uczyć języków obcych i to było moje marzenie. Zacząłem tutaj w Polsce parę lat temu. No ale dopiero jak wyjechałem, to zobaczyłem, że to dopiero był początek, takie wprowadzenie, a teraz trzeba wyjść na ulicę i zadać najprostsze pytanie, a tu już jest gorzej, w sensie, znaczy pytanie zadaję bez problemu, ale trudno było ze zrozumieniem drugiej strony. Kiedy Wiedźmin? 3? W przyszłym roku. Ale kiedy? W przyszłym roku. Prace nad trzecią częścią Wiedźmina objęte są tajemnicą. Nam pokazano jedynie graficzne projekty tego, co będzie można zobaczyć w kolejnej grze wydanej przez CD Projekt. Tajemnice w tym biznesie nie powinny dziwić. Światowy rynek gier komputerowych wart jest dziesiątki miliardów dolarów.